Cześć! Dzięki, że wybrałeś mój film. Dowiesz się z niego, jaka jest różnica pomiędzy bazą danych a instancją. Dowiesz się, jak zbudowana jest instancja bazy danych Oracle oraz na czym polega unikalność technologii Oracle'a nazywanej Real Application Cluster, czyli w skrócie Oracle RAC. Zapraszam. Baza danych jest to kolekcja danych usystematyzowana w zbiory i zapisana na nośniku. Natomiast instancja jest to zestaw procesów oraz współdzielony fragment pamięci komputera RAM służących do obsługi bazy danych, do odczytu danych i do zapisu danych. Nośnikiem danych w bazie danych może być cokolwiek. W chwili obecnej najpopularniejszym nośnikiem jest dysk, a zbiory danych zapisane są w plikach dyskowych. Te dwa twory składają się razem na instancję bazy danych. Aby instancja bazy danych pracowała poprawnie, oprócz plików z danymi potrzebne są dodatkowe informacje, również najczęściej zapisane w plikach, czyli na przykład dane o danych, czyli tak zwane metadane, oraz pliki, nazwijmy je techniczne, czyli pliki opisujące aktualny stan pracy instancji. W przypadku Oracle'a mogą to być redologi albo control file. Na instancje natomiast składają się procesy i obszary pamięci. W przypadku Oracle'a jest to 5 podstawowych procesów. Proces monitor, czyli PIMON, system monitor, czyli SMON, checkpoint, logwriter i dbwriter. Natomiast wydzielony obszar pamięci jest współdzielony przez te procesy pracujące na tym jednym komputerze i nazywa się SGA, czyli System Global Area. Warto zaznaczyć, że podział na 5 procesów w przypadku Oracle'a dotyczy tylko systemów Unix i Linux. Gdy mówimy o Windowsach, gdy uruchamiamy Oracle na Windowsach, tam jest jeden główny proces, ale wielowątkowy. Jest również każdy wątek na Windowsach realizuje ten samo zadanie, co proces na Unixie. Unikalnym rozwiązaniem firmy Oracle jest technologia nazywana Real Application Cluster, czyli w skrócie Oracle RAC. Polega ona na tym, że jedną bazę danych mogą obsługiwać różne, wiele instancji rozproszonych na wiele komputerów. Jak to się dzieje? Mianowicie, gdy napotykamy problem, że jeden komputer przestaje być wydajny, możemy odpakować sobie nowy komputer z kartonu, postawić na nim instancję Oracle'a i wtedy obie te instancje komunikują się z tą bazą danych, mogą do niej jednocześnie pisać i jednocześnie mogą z niej czytać. W materiale tym było kilka nowych terminów dotyczących pamięci, na przykład SGA. Było kilka nowych terminów dotyczących procesów Oracle'a, czyli SMON, PIMON, Checkpoint, Logwriter. Pojawiło się też trochę nowych terminów dotyczących plików, jak REDO, CTRL FILE. Jeśli chcesz, żebym rozwinął jakiś ten temat w kolejnym materiale, daj mi znać w komentarzach albo napisz do mnie bezpośrednio wiadomość, może też być na Facebooku, bazy danych alternatywnie, zapraszam. A jeśli masz ochotę poznać, zgłębić jakiś inny tajnik Oracle'a albo w ogóle bazy danych, na przykład architekturę baz danych, też nie wahaj się, pisz śmiało. Zachęcam, dziękuję za obejrzenie.